Witajcie. Tak szybko zakładam te akwaria w domu, że zupełnie zapomniałem o założonym w 2015 roku akwarium 200 litrów. Był film pokazujący, jak go zakładam, po czym nastąpiła przerwa i cisza. Gdzieś tam na moim profilu twarzoksiążki pojawiały się jakieś zdjęcia i okolicznościowe informacje, ale filmu nie zrobiłem. Dlaczego? Wyjaśnienie jest proste. Po prostu czekałem, aż to akwarium zacznie wyglądać na tyle, żeby można publicznie je pokazać i nie zostać zlinczowanym za brak zamku i płetwonurka puszczającego powietrze z zadka. Powiedziałem zadek, ale nie wiem, czy jeszcze ktoś rozumie to słowo. Takie czasy. Kiedyś w rowerze był błotnik, teraz jest a saver. Oglądałem Giro d'Italia, to wiem. Tak czy siak akwarium nie pokazywałem. I kiedy już nadszedł ten wiekopomny moment, żeby pokazać światu ten cud podwodnego partactwa w moim wykonaniu, kiedy już naładowałem baterię w kamerze, sąsiad się nie zorientował, że lecę z jego licznika. Kiedy już nastroiłem się mentalnie na nowy film, ustawiłem sprzęt, ogoliłem się i umyłem zęby jak na randkę, nagle wniesiono mi do domu akwarium 375 litrów. I całe plany poszły się... No wiecie, co poszły robić. Zawsze mnie zastanawiało, czy plany po tym procesie będą miały dzieci, ale nie ma kogo zapytać. Więc wniesiono nowe akwarium, podeptano kamerę, urwano kable od fazy i projekt filmowania 200 litrów odsunął się w czasie. Aż w końcu ktoś mi przypomniał, że przecież mam taki zbiornik, a go nie pokazuję. Tak więc czas nadszedł. Od wrzucenia filmu o zakładaniu akwarium 200 litrów minęło 9 miesięcy, więc czas chyba na poród. Więc wypchnijmy tego stwora na światło dzienne. Nie, na sztuczne. Z dziennym lepiej nie ryzykować. Akwarium 200 litrów stoi u mnie w przedpokoju. Nazywane jest różnie przez odwiedzające mnie osoby. A to brzankarium, a to z kolei czarnymi wodami. A ja nazywam je po prostu to akwarium z korzeniami, gdzie siedzą brzanki i jest ciemno. I do tego jest naprzeciwko wejścia do ubikacji. Długa nazwa. Ale nieprawda, że urocza? Akwarium dostałem w 2015 roku w formie zamiany za rośliny. Akwarium było razem z szafką i oświetleniem. Nic nim na razie nie zmieniałem. Pokrywa trochę nie domaga, to znaczy elektronika grozi wpadnięciem do wody, ponieważ korytko, w którym jest nadpalone i widnieje w nim spora dziura. Naszykowałem już sobie trochę plastiku z niedawno likwidowanej pokrywy. W pierwszej chwili chciałem dodać całkiem dobre korytko ze starej pokrywy, wkładając jedno w drugie. Po zastanowieniu jednak zrezygnowałem, bo jak się okazało, byłoby sporo ciosania, obrabiania i kombinowania. A nie wiem, czy warto aż tak się spinać. Doszedłem do wniosku, że wystarczą mi plastikowe długie paski, które wmontuję w dno starego korytka i w ten sposób zasłonię dziurę. Obędzie się bez wielkiej pracy, a efekt będzie taki sam. Elektronice nie będzie groziło wpadnięcie do wody. Czekam z tym wszystkim na zgromadzenie wszystkich części do dodania oświetlenia do tej pokrywy. Kiedy już będę wszystko miał, to zrobię wszystko naraz, żeby kilka razy się z tym nie paprać. Oświetlenie tej dwusetki stanowią dwie świetlówki 36-watowe, jakieś proroślinne, bo świecą na różowo. Człowiek normalny by się cieszył, dwie wypasione świetlówki, a ja się nie cieszę, bo po pierwsze, te świetlówki były już sporo używane, więc ich moc już spada. No razem niby mają 72 waty światła, ale to i tak nie daje nawet pół wata światła na litr wody w dwusetce. Poza tym w akwarium mam dwa korzenie, które idealnie barwią wodę na śliczny brąz. Do tego różowe światło i jest komplet. Czyli do dna dociera tak mało światła, że nie warto sadzić żadnych trawników. Nie to, żebym narzekał. Decydując się na odpalenie tego zbiornika bez żadnych zmian oświetlenia, wiedziałem, na co mogę sobie roślinnie pozwolić. Dlatego widzicie, że akwarium obsadzone jest w 90% kryptokorynami. Krypcie sobie radzą. Może nie ma jakiegoś super wzrostu, ale wszystkie posadzone dały radę i powoli po zaaklimatyzowaniu wypuszczają nowe liście. Nie widać na nich niedoborów i rzadko widzę jakieś padające liście. Jeśli już, to po jakimś uszkodzeniu mechanicznym. Próbowałem kilku innych roślin, ale żeby wyrażać się kulturalnie, powiem, że nic z tego nie wyszło. Na zdjęciach widać dogorywającą z braku światła sadzonkę Echinodorus magdalensis i kawałek najas guadalupensis, który nie padł, ale nie widać w nim chęci do bujnego wzrostu. W ogóle w nim
żadnej chęci nie widać. Akwarium obsługuje filtr zewnętrzny Eheim 2228 do kupienia w sklepie. Tu powinna znaleźć się reklama twojego sklepu. Tanio biorę, może być nawet deputat węglowy albo trzy wiązki słomy, to sobie wsadzę coś pod obrusik w święta. Eheim posiada zamontowaną na wylocie deszczownię. To jedyna deszczownia, jakiej używam w zbiornikach. Ale chciałem przy brzankach zachować taki zdrowy nurt wody i deszczownia sprawdza się idealnie. Umieszczona tuż pod taflą wody daje czadu aż miło. Jak już wcześniej nadmieniłem, woda jest taka bardziej herbaciana, a powodem tego jest korzeń, który przytargałem z pobliskiego lasku. Z korzeniem wiążą się dwie historie. Kiedy niosłem drania do domu, wyglądało to dość dziwnie. No wiecie, blokowisko, a tu jakiś świr targa ogromny korzeń w jednej ręce, a w drugiej trzyma szarpiącego się psa. Nie wiem, może ortodoksyjnie przestrzegające przepisów babcie myślały, że mój pies obsikał ten korzeń, a ja jako prawy obywatel niosę go teraz do domu, żeby go wymyć. Nie wiem, naprawdę. Niemniej faktem jest, że mijani przeze mnie ludzie patrzyli się dziwnie. Ale przez większość podróży udawało mi się jakoś lawirować między przechodniami i zaskakiwać ich nagłymi zwrotami, aby uniemożliwić im zadawanie jakichkolwiek pytań. I kiedy dochodziłem już do swojego bloku i wydawało mi się, że uda mi się korzeń dotachać bez zbędnej gadaniny, nagle napatoczył się jakiś gówniarz. Korzeń ciążył w jedną stronę, pies ciągnął w drugą, no nawet gnojka kopnąć nie mogłem. A młodzież dziś bardzo bezpośrednia jest. Bez respektu dla zdyszanego człowieka. A na co pan ten korzeń tacha? Zapytał bezczelnie, nie zważając na mój wzrok, który mógł zabić nawet mikroby na jego zębach. A na brelok do kluczy. Wypaliłem i pognałem do klatki. Wyraz jego twarzy był bezcenny, bo choć młodzież mamy bezpośrednią i wyszczekaną, to z myśleniem abstrakcyjnym u niej bardzo kiepsko. Tak korzeń dotarł do domu. I tu niestety okazało się, że za żadną cholerę nie zmieści się w całości do akwarium. Oczywiście tu się ujawniły moje najgorsze wady, czyli beznadziejny upór, aby wykonać jakąś czynność po swojemu, mimo że można to wykonać inaczej i znacznie łatwiej. Ale jak ja wpadam na jakiś pomysł i wiem, że to mi się uda, to nie patrzę na inną drogę, tylko podążam własną. Nie zawsze to się sprawdza. W tym wypadku wymyśliłem, że przetnę prawie półmetrowej wysokości korzeń na pół i że dokonam tego nieuzbrojonym w żaden chwytak brzeszczotem do metalu. Genialny pomysł wprowadziłem w czyn i już po tygodniu korzeń był przecięty na dwie części. Nic, że ciąłem go codziennie, że przeklinając przerywałem pracę po godzinie z wynikiem 2 cm nacięcia. Nic, że poharatałem sobie łapy. Nic, że powyginałem brzeszczot w kształt znajdujący się na klawiszu z cyfrą 4 klasycznej klawiatury z układem kuwerty. Zerknęliście na klawiaturę? Tak myślałem, zerknęliście. Korzeń moczył się chyba z 1,5 miesiąca w wodzie z solą, leżąc w zapasowym 100-litrowym akwarium stojącym w przedpokoju na podłodze. Był z tym niewielki kłopot, bo ciągle wszyscy się o ten zbiornik potykali, a oprócz tego pies próbował pić z niego wodę. No, w sumie lepiej z niego niż z sedesu. Jedna mniejsza część korzenia zatonęła w tym zapasowym zbiorniku, druga niestety nie do końca. No, ale już miałem dość czekania. Włożyłem oba kawałki do 200 i większy korzeń obciążyłem jakimś kamorem. Dopiero po kolejnych 2 miesiącach zatonął. Niestety nie wiem, z jakiego drzewa pochodził korzeń. Wygląda całkiem fajnie, ale niefortunnie, pomimo długiego moczenia, nadal barwi wodę i to w znacznym stopniu. Stąd to podejrzenie, iż stworzyłem biotop czarnych wód. To nie jest biotop czarnych wód, to biotop puszczających farbę korzeni. No i tak właśnie wygląda obecnie akwarium 200 litrów, które chciałem wam pokazać. Zdjęcia pochodzą z kilku dni. Ostatnie i najnowsze prezentują akwarium z powiększoną obsadą brzanek sumatrzańskich, brzanek mszystych i dołożonych 4 brzanek różowych. Oraz po wyjęciu i oczyszczeniu korzeni z nagromadzonego na nich brudu, śluzu i innych syfków. Dokonałem tego profesjonalnym sprzętem akwarystycznym, czyli drucianym czyścikiem do garów. W zasadzie akwarium ma się dobrze. Wyjątkiem jest pojawiająca się w nim sinica. Spowodowane jest to zbyt małym światłem i nagromadzeniem materiału pochodzącego z jeszcze ciągle psującej się wierzchniej warstwy korzeni.
Sinica nie jest natrętna. Kiedyś zasiedlała tylną szybę, ale w większości zeszła. Teraz mam ją na kilku liściach i w kilku miejscach na korzeniu. Myślę, że po wyczyszczeniu korzeni i po dokonaniu kolejnego kroku, czyli dołożeniu odrobiny światła, te problemy powinny się skończyć. A jak nie, to będę miał temat na kolejnych 150 filmów o walce z sinicami za pomocą znanych i nieznanych substancji pochodzących z tej, jak i całkiem innej galaktyki. W tym ekskluzywny wywiad z sinicą, jak i egzorcyzmy sinicy. W sumie to nie wiem, czy jej nie zatrzymać. Na tym kończę, zapraszając do komentowania filmu, subskrybowania kanału, jak i do oglądania kolejnych filmów.